Słuchasz polskiego programu SBS. W studio Radia SBS w Melbourne mam niezmierną przyjemność gościć znakomitych polskich aktorów. Zacznę od pań. Hanna Śleszyńska, Katarzyna Żak. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Żak. Dzień dobry. Reżyser również spektaklu oraz po raz pierwszy w studio pan Michał Piela. Dzień dobry, witam państwa. Okazją do naszego spotkania jest wasza wizyta w Melbourne. W ogóle mówiąc, w Australii przywieźliście spektakl Serca na odwyku. Oczywiście jest to komedia. Tak. Zdążyliście już zagrać, zaprezentować ją w Perth. Tak na marginesie, jak było? No wspaniale. Hanka była bardzo zadowolona. Strasznie mnie rozśmieszyło, bo Hania powiedziała, jestem bardzo zadowolona z występu, a ja powiedziałem, że jestem jeszcze bardziej zadowolony. Wspaniała publiczność. I wszędzie spotyka nas taka serdeczność. Zostajemy oblani serdecznością, gościnnością w takim stopniu, że to naprawdę nam starczy na długi czas. I to samo dotyczy teraz już Melbourne i mamy nadzieję, że w Sydney też tak myśmy będzie. Ale... 5 lat temu, jak wiesz, byliśmy z przedstawieniem w Łodzi i wiedzieliśmy, że ludzie są serdeczni, ale teraz nie przypuszczaliśmy do tego stopnia. Chyba pandemia coś w was zmieniła. Stęskniliśmy się za wami. A po prostu. Szczególnie to jest za dobrą komentarzą. Ja w przeciwieństwie do moich kolegów jestem pierwszy raz w Australii i na mnie naprawdę zrobiła wrażenie ta gościnność Polonii tutejszej, w Perth, w Melbourne, no w Sydney pewnie też będzie cudownie. Wycieczki, kolory, po prostu wspaniałe rozmowy, dużo śmiechu, humoru. Ale jedyny taki cień, że ta pogoda nie jest taka australijska. Z ciepłej Warszawy. Ja się cieszę właśnie. Ja jeszcze lubię taką temperaturę. W latach 90. jeszcze jak były gale biesiadne i tak dalej w Australii, to już niektórzy w ogóle tego nie pamiętają, ale no bo to kiedy to było, 19 wiek, to wiesz. No tak, to wtedy to było upały, Australia, a teraz chodzimy w kurtkach. Tak, no wiosna, australijska wiosna. Można pojechać na północ Australii, jest gorąco. Czas. Jest gorąco, jest tak. Przyjemnie. Ale wybieramy się do Uluru. Czy na Uluru, nie wiem jak się mówi, i tam prawdopodobnie zimno nie będzie. No ale zanim się wybierzemy, to jeszcze się spotkamy z państwem oczywiście i przede wszystkim my z Hanią tutaj teraz... Prywata. Prywata, damska prywata. Proszę bardzo, prywata. To może ja kilka słów przedtem. Tak, właśnie. Bo dajcie popracować panu redaktorowi. Tak, już jutro będzie można posłuchać piosenek w naszym wykonaniu o godzinie 18 w klubie Serena. I bardzo z Kasią serdecznie zapraszamy. Bardzo i chcemy powiedzieć tak, że my zaśpiewałyśmy ten koncert w Perth i publiczność przychodziła do nas rozbawiona, ale też niezwykle wzruszona, bo śpiewamy z Hanią przepiękne polskie piosenki, w większości znane, prawda? Publiczność śpiewa z nami, ma mnóstwo wspomnień i zapraszamy was serdecznie na taki cudowny wieczór. Muzyczne spotkanie. Jedyny koncert właśnie w klubie polskim. A już potem sobota, niedziela, wszyscy we czwóreczkę, te serca na odwyku. Mhm. Powróćmy jeszcze na chwilę do tych piosenek. Mam pytania od widzów. Jaki to jest właśnie repertuar? Jakie to są utwory? Czy to są bardziej romantyczne? Każda z nas ma swoje programy, swój recital, więc tam będą i piosenki Młynarskiego, Kasia w ogóle cały ma recital, Agnieszki Osieckiej. Piosenki, które, no ja mam na przykład takie w swoim repertuarze, to jest tekst Kofty, ale to jest Pastisz Ewy Demarczyk, Gram Wals Brian. To jest taki też mój utwór, który od wielu lat śpiewam. Piosenkę, wiele piosenek, którymi się chcemy podzielić i myślę, że... Które i państwa i rozbawią naprawdę do łez. No, Hani talent komediowy, no to oczywiście nie trzeba tutaj reklamować, bo to jest Kasiu, po prostu taka wulkan. Skromna. Wulkan tak. Po prostu aktorstwa, komedii, naprawdę. Piękne piosenki. Ja jestem od wzruszenia. Nie, też bardzo... Żeby państwo widzieli, jaki teraz płacz tutaj jest, ale jakie aktorstwo odchodzi. No tak, ale piosenki macie różne, ale wydaje mi się, że łączy was z Młynarski, bo tak, obydwie macie w repertuarze Młynarskiego. My mieliśmy takie szczęście właśnie jako młodzi aktorzy, jestem laureatką z dawnych tych czas XIX wieku, przeglądy piosenki. Kiedy to było? Dzień dobry! Przeglądy piosenki aktorskiej we Wrocławiu i tam, jak zdobyłam nagrodę, to potem rok później moi koledzy, Robert Rasmus, Piotr Gąsowski też pojechali, też zdobyli nagrodę i potem już jako wszyscy, jako laureaci zrobiliśmy taki
wspólny program Tercet, czyli kwartet, który nas w jakiś sposób tam potem określał, że występuje Tercet, czyli kwartet, ale to taki program i Wojtek Młynarski nam zaproponował wspólną podróż i zawsze był naszym takim, jak słyszę właśnie Wojciecha Młynarskiego, to zawsze wzruszenie gdzieś tam jest i pamięć o nim, to samo Kasia. Zresztą myśmy się z Hanką poznały 20 parę lat temu właśnie w spektaklu w reżyserii Wojciecha Młynarskiego, Kryminale Tango. Ale już nie gadamy o nas. Może teraz nagroda w Australii wam się trafi za piękny koncert. Tak, trafi nam się, jak nam ufundujesz. Dzień dobry. Dobrze, oddajemy mikrofon panu reżyserowi spektaklu, który się nazywa Serca na odwyku. Jest to tłumaczenie. Tak, no jak to w Polsce się gra, takie sztuki tłumaczone, wiesz, najczęściej to jest tak oryginalnie się zachowujemy. Tak. Maurice Sisgal, autor bardzo znany z tego, że napisał Tutsi, słynny film z Dustinem Hoffmanem. On zresztą bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych pisał sztuk komediowych na Broadway i taka sztuka została przeze mnie znaleziona. Ona została odgrzebana właściwie, bo kiedyś grał to Janek Kobuszewski z Anią Seniuk w Polsce, a potem ja stwierdziłem, że szkoda tylko dwójki aktorów. Trzeba zrobić to na czwórkę aktorów, ponieważ to są dwie jednoaktówki, dwie historie różne. O tym, no z grubsza rzecz biorąc, że na miłość nigdy nie jest za późno i miłość w dojrzałym wieku smakuje jeszcze bardziej. No co ty powiesz? Śmiejemy się z samych siebie. Trochę tak. Tak, no tak. Tak, no, bez tak śmiejemy się z samych siebie, ale też troszkę dajemy ludziom receptę na to, jak w tym późnym wieku się zachowywać w tych... Ale nie tylko w późnym. W tych uczuciach. Co ty z tym późnym wiekiem? Tak? No bo... dzień dobry, pani Haniu. A to pani... Nie. To myśmy... ludzie się też świetnie bawią, naprawdę. Tak. Naprawdę. No, ale nie, oczywiście to jest dla wszystkich, to jest o tym... Michał. Ponadpokoleniowy spektakl. Wszyscy dla siebie znajdą coś miłego. Miłego w tym spektaklu. No bo to w sumie taki poważny dosyć temat, szczególnie kiedy dochodzi do tych konfliktów małżeńskich, no to rzucamy się na siebie i tam wydobywamy ostatnie emocje. Nasza scena z Michałem jest zupełnie inna, nie jesteś małżeństwem, to jest o tym, że każdy gdzieś tam w tych swoich związkach poprzednich poczuł zawód, może to nie były idealne związki, ale to nie znaczy, że trzeba przekreślać to, co może czeka jeszcze spotkać, więc to jest uniwersalny temat. Tak jest. A my w drugiej części z Kasią gramy małżeństwo już z takim sporym dorobkiem i w momencie, jak się coś zaczęło psuć, mamy specjalną płytkę, którą wkładamy do urządzenia, które odtwarza i ta płytka, a raczej człowiek, który tam mówi nam, co trzeba robić, jakie wykonywać ćwiczenia, żeby znowu ogień się zapalił. Co spektakl muszą państwo zrobić. Ale państwo Żak korzystają z tej płytki też w prywatnym życiu. A możemy zdradzić. Ona jest zdarta ale w naszym domu. Możemy zdradzić, kto... Nie mówmy, czy nie zdradzamy. Nie zdradzamy tajemnicy, co się stanie później. Ale ja tylko chcę państwu powiedzieć, że Cezary tutaj naprawdę ma wielką przyjemność i fan z publiczności australijskiej i tak mnie po prostu rozśmiesza na scenie, że ja muszę się tak pilnować, żeby się nie ugotować i nie śmiać. Ja nie mam z publiczności fan, tylko przed publicznością australijską mam fan. Ale uprzedzając twoje następne pytanie, wiesz, reakcje są takie same wszędzie. Bo to bardzo często, jak tutaj udzielałem jakichś takich wywiadów przed naszym przyjazdem, to mnie pytano, jakie są różnice, wiesz, w reakcjach publiczności polskiej i australijskiej. Nie ma. Żadnych. Wiesz, reakcje są identyczne, a to świadczy o tym, że ta sztuka jest uniwersalna. Tak. Wiesz, że ale to też świadczy, słuchajcie, o tym, że Polacy, gdziekolwiek mieszkają, to jesteśmy po prostu... Podobnie mamy reagujemy, tak, to nie zależy od tego, mamy, czy... Mamy taki charakter, jak gdyby można powiedzieć, polski. No, jest, a kiedy my to gramy, słuchajcie? No, w sobotę, 14 września o godzinie 17. W Town Hall. W Town Hall, tak. A w niedzielę? O 15 września o godzinie 18 w klubie Polski Syrena. O. Kolejne pytanie od widzów. Jak sobie dajecie radę ze scenografią? To się okaże. To jest zawsze wielka niespodzianka, muszę ci powiedzieć, bo no, nie przywozimy z Polski własnej dekoracji, która została w magazynie w Polsce, natomiast tutaj ci organizatorzy, którzy nam robią te przedstawienia, no, zobowiązują się nam skonstruować i zbudować nową dekorację, co zawsze jest dla nas niespodzianką. Jeśli by nam czegoś brakowało, to za pośrednictwem
radia, poprosimy, żeby ktoś nam pomógł i przyniósł coś. Proszę bardzo. Na razie Hania zdobyła pałkę. Ale nie mów wszystkiego. Nie. O pałce nie. Szczególnie nie mów, no bo to jest naprawdę. Znaczy, nie możemy tutaj tak wszystkiego powiedzieć, bo zapraszamy, żeby się państwo przekonali, co tam się dzieje. Zbieraliśmy po domach różne rekwizyty. Się okaże, że śmieszniej jest w studio niż na scenie. Tak. Żeby tak nie było, cholera. Nie wiadomo. To jest prosta dosyć scenografia, ale gdyby nawet się okazało, że czegoś tam nie będzie pewnie w takim może wymiarze, jak byśmy chcieli, bo mamy spore te dekoracje, to nawet nie byłoby szans ich w ogóle przywieźć, to damy jakoś sobie radę. Proszę państwa, talent wzięliśmy ze sobą z Polski, a to najważniejsze. No, oczywiście. Poprzeczka została podniesiona. Proszę bardzo. Oczywiście. To prawda, bo przychodzimy na spektakl, żeby zobaczyć was. Otóż to. Wasze postaci, które wykreowaliście. A nie poduszki, czym się dzielicie, a nie poduszki, krzesła, to można jakoś wyobraźnią zagrać. Jakieś wyjście i wejście na pewno znajdziemy. Czy improwizujecie, czy jednak trzymacie się stricte tekstu? Trzymamy się tekstu, ale no jak to żywy spektakl, nie ma dwóch identycznych, zawsze może się coś tam wydarzyć. Czasem fajnie koleżankę na scenie zaskoczyć czymś. Jest miejsce na improwizację, czy jednak są odwykłe? My jesteśmy jednak z tej szkoły aktorstwa w Polsce, w której improwizacja to nie było coś na pierwszym miejscu. Oczywiście zawsze się zdarzają w czasie spektaklu takie sytuacje, że aktorzy muszą poimprowizować, szczególnie jak kolega zapomni tekstu. No, tak. No to trzeba szyć. Wtedy szyć, to znaczy wymyślać nowe teksty, żeby nawrócić, żeby widza naprowadzić, nie wprowadzić. Tak, naprowadzić aktora. Albo nie wyprowadzić widza w maliny. To tak naprawdę o co tu chodzi, bo ja nic nie rozumiem. Więc zdarzają się takie sytuacje, zdarzają się wpadki techniczne oczywiście i wtedy musimy jakoś poszyć, żeby było. Więc natomiast generalnie to jest tak dobrze napisany tekst, że żal by było go psuć, wprowadzając jakieś swoje własne elementy. Poza tym Hanka Śleszyńska, taka aktorka, nie wiem, czy państwo znają, to ona jest artystką, która nas pilnuje znowu, żeby nie zmieniać. Hania robi co spektakl próbę, bardzo na nas krzyczy, jak my nie robimy tych prób. I ja zawsze jej mówię, Hania, no może zaimprowizujemy. Nie, absolutnie! Ale nie, słuchajcie, bo tak się Czarek żartuje. Jak Smosarska występowała, zawsze miała próby. Ale słuchajcie, bo dobra komedia, jak jest coś dobrze napisane, to co Czarek powiedział, to po co to psuć? Tak. Po prostu to tylko trzeba to dobrze zagrać w określonym rytmie, tempie, takim jak trzeba. Czasem w komedii za długa pauza już jest niedobra. I ten poczucie rytmu chyba w komedii jest bardzo ważne i po prostu taką jesteśmy ekipą, że nikt nie musi nikogo tu pilnować. Czarek sobie tutaj żartuje, ale naprawdę to jest przyjemność grać w czymś, co jest dobrze napisane. A jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz tego, że to jest świetnie napisane, to jest też dobrze wyreżyserowane. Gratulacje. Tak, no ale z takimi artystkami i artystami to było prosto, proszę państwa. No, poza tam jednym, ale to już... Nieważne. Zainteresowało cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.